Magazyn stanowi kwadrat o boku mającym długość 17 cm. Artykuł znajduje się na rozkładzie dwóch sąsiadujących ze sobą stron. Są to strony numer 38 i 39. Po lewej stronie, w górnym lewym rogu, znajduje się prostokątna ramka z krótkim hasłem „Przemyśl to”. Autorką tekstu jest Ola Haberny. Tytuł zapisany został ozdobną czcionką w kolorze czarnym. Brzmi „Niezłe nogi”. Tytuł od tekstu został oddzielony grubą czarną linią, która w połowie długości została przerwana, a w pustej przestrzeni umieszczono piorun w pozycji horyzontalnej w kolorze niebieskim, który nawiązuje do wzoru pioruna będącego elementem identyfikacji graficznej projektu Redakcja BB. Pod kreską, pogrubioną czcionką, zapisany został wstęp do tekstu o treści. Nie podobało mi się to, ale skoro wszyscy mówili, że to znaczy, że się komuś podobam, postanowiłam to zaakceptować. Im starsza byłam, tym częściej zaczepki przybierały formę zwykłych komentarzy. Tylko trzeba by na pewno zwykłych? Poniżej wstępu znajduje się tekst artykułu, który został zebrany w cztery równolegle rozmieszczone na stronie kolumny. Układ kolumnowy kontynuowany jest pod grafiką. Koniec tekstu został oznaczony graficzną czarną kropką na końcu ostatniego zdania. Po prawej stronie znajduje się grafika w formacie poziomego prostokąta zajmująca jedną drugą strony. Autorką grafiki jest Weronika Kucia. Grafika jest czarno-biała. Grafika przedstawia dziewczynę, która idzie skryta pod peleryną, a za nią podążają wielkie, przerysowane gałki oczne oraz usta, które mówią za nią takie słowa jak „brałbym”, „ładne kostki”, „kotuś”, „sunia”, „sexy”, „pokaż łydki”. Usta i gałki oczne są narysowane w sposób realistyczny. Grafika ma bardzo niepokojący i zasmucający charakter. Treść artykułu brzmi: idę na spotkanie z przyjaciółką. Jest ciepły, słoneczny dzień, dlatego założyłam krótki kombinezon. Czuję się tak pewna siebie jak nigdy. Mijam grupę chłopaków mniej więcej w moim wieku. Niektórzy odwracają się za mną. Chwilę później słyszę podgwizdywania. Jeden z nich krzyczy: „Niezłe nogi, brałbym”. Reszta się śmieje. Mogłabyś pokazać więcej, ślicznotko. Jak na zawołanie, moja pewność siebie znika. Czuję dyskomfort, obrzydzenie. Żałuję, że wybrałam akurat taki strój. Może gdybym ubrała się zwyczajniej, ta sytuacja w ogóle nie miałaby miejsca. Wtedy też uświadamiam sobie, że takie przypadki zdarzają mi się odkąd pamiętam. Tylko aż tak tego nie dostrzegałam. Może dlatego, że wydawało mi się to niewinne. Może żeby szybciej o tym zapomnieć. Może przez to, co mówili inni. Bo przecież kiedy w przedszkolu chłopcy ciągnęli mnie za włosy, słyszałam, że to dlatego, że im się podobam. Że to tylko zaczepki. Dziecięce zaczepki. Wyrosną z tego. Ale z upływem lat te dziecięce próby zwrócenia na siebie uwagi nie mijały. Zmieniały jedynie formę. W podstawówce było to na przykład przezwiska. Nie podobało mi się to, ale skoro wszyscy mówili, że to znaczy, że się komuś podobam, postanowiłam to zaakceptować. Im starsza byłam, tym częściej zaczepki przybierały formę komentarzy, często właśnie od zupełnie obcych mężczyzn na ulicy. Pojawiało się także pełne aprobaty gwizdy, ale im więcej ciała odkrywał mój strój, tym więcej ich było. Czasami pojawiały się wyzwiska, a ja spędziłam wiele czasu zastanawiając się, czy może nie są one prawdą. Zaczęłam wtedy rozważać, czy nadal powinnam je ignorować. Może to miało być miłe, ktoś docenia mój wygląd. Może nie powinnam czuć się obrażona. A jednak tak właśnie się czułam, jak mięso na wystawie sklepowej, które zupełnie obcy mogli sobie bezkarnie oceniać. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o zjawiskach zarówno catcallingu, czyli komentarzy o charakterze seksualnym kierowanych do kobiet w miejscach publicznych, jak i wolf whistlingu, czyli pogwizdywania na widok kobiety. Mogłoby się wydawać, że jest to zupełnie nieszkodliwe. W końcu, czy kogokolwiek może urazić komentarz, ale talia, czy zwykłe gwizdanie? Może, ponieważ to przejaw seksizmu, który sprawia, że kobiety czują się postrzegane jedynie przez pryzmat ich ciał. To przede wszystkim niepokojące. A kiedy komplementy niepokoją, czy to przez ich treść, czy przez sposób wypowiedzenia, to raczej nie można ich nazwać komplementami. Fakt, że słyszy się je od zupełnie obcych mężczyzn, zwiększa poczucie dyskomfortu i zagrożenia. Bo może zaczyna się od zaczepki czy komentarza, ale co, jeśli postanowią posunąć się dalej? I czy w takim razie kobiety ubierają się ładnie dla siebie, czy dla nieznajomych ludzi na ulicy? Co, jeżeli cały czas są obserwowane, oceniane, taksowane wzrokiem?
takiej sytuacji niemal niemożliwe jest czucie się komfortowo i pewnie samą sobą. Oprócz tego nie można nikomu powiedzieć, bo jakoś tak głupio. Przecież nikt o tym nie rozmawia. W końcu to nic wielkiego, tylko żarty. Może miał na myśli coś zabawnego. Sprawcami catcallingu nie zawsze są obcy. Czasami to ludzie ze szkoły lub pracy. Ale znajomość też nie daje prawa do takiego zachowania. Sprawia to, że zaczynamy się zastanawiać, czy kobiety mogą być doceniane tylko za wygląd. Czy ich wiedza i umiejętności nie są godne komplementowania? Niektórzy będą mówić, że to przesada, ale każdy ma prawo do bycia szanowanym. W społeczeństwie panuje dziwne przekonanie, że wygłaszanie komentarzy na temat innych ludzi, ich zachowania, życia, wyglądu jest normalne. Że wszyscy mamy do tego prawo. Być może ma to związek z ogólnym rozwojem technologii, internetu, mediów. Ludzie uważają, że skoro tyle osób udostępnia nam swoje życie w social mediach, wystawiając je na widok opinii publicznej oraz automatycznie zezwalając na komentarze, to można tak robić. Nie tylko w internecie, ale również w realnym życiu. Jednak w obu miejscach jest to nieodpowiednie. Catcalling to zachowanie krzywdzące dla obu stron. Sprawia, że kobiety czują się zagrożone oraz znieważone, a traktujący je przedmiotowo mężczyźni zaprzepaszczają szansę na udaną relację oraz stracą w oczach otoczenia, bo raczej nikt nie chce zadawać się z osobą nie okazującą szacunku innym. Słowa typu fajny biust nie są najlepszą rzeczą, jaką można powiedzieć do przypadkowej osoby przechodzącej obok nas na ulicy i, wbrew temu, co może się wydawać, nie są komplementem. Jeżeli naprawdę chcemy kogoś skomplementować, lepiej wybrać inny sposób. Wtedy wszyscy będą czuć się choć trochę bezpieczniej i lepiej, zarówno wśród ludzi, jak i sami ze sobą. Tylko czy jest jakiś sposób, aby to powstrzymać? Każda ofiara catcallingu ma prawo zareagować, pamiętając jednak o własnym bezpieczeństwie. Jeżeli napastników jest więcej, są silniejsi, agresywni lub pijani, dla własnego dobra lepiej odpuścić. Można odejść lub udać na przykład rozmowę telefoniczną. Odpowiedzieć na catcalling można poprzez żart lub zakomunikowanie, że komplement nam nie schlebia. Również świadkowie nie powinni pozostać bezczynni, a spróbować pomóc. Skrytykować napastnika lub pomóc ofierze w bezpiecznym oddaleniu się od niego. Każda osoba, która padła ofiarą ulicznego molestowania, catcallingu czy wallwhistlingu, czy jeszcze innej formy napastowania, ma prawo czuć, że to nie w porządku. Oczywiście może jej to zupełnie nie obchodzić, ale nie musi na siłę udawać, że wszystko jest dobrze. Nie powinna nabrać dystansu czy cieszyć się, że się komuś podoba, bo nikt nie jest przedmiotem i nie powinien być traktowany jak przedmiot.